wietrze w samochodzie. Z tyłu. Marzeniem jest debiut w reprezentacji Polski i do tego będę dążył. Dzisiaj doktor mnie zrobił jeszcze raz badania i stwierdził, że tam tak naprawdę nic się na razie nie polepszyło, więc mój występ tak naprawdę był niemożliwy. Tak. To nie jesteście spryskani jakimś ofem? Strasznie żrą. No żrą, no. A my też ludzie, to nasz też żrą. W Londynie nie ma komarów? Nie wiem, nie byłem dawno. Szybka odpowiedź żyrondystów i jest 2-1. Uwaga! Rodzice dzieci poprosili, tam krzyknęli hasło, by spytać się trenera, czy jest taka możliwość. Trener wyraził taką zgodę i wpuścił dzieci na boisko. Wszystkiego najlepszego, nie? Z okazji naszego święta. Prawdopodobnie to będzie ostatnie moje spotkanie z reprezentacją, więc wywołuję jeszcze większe emocje. Dlatego chciałbym, żebyście mi zrobili więcej zdjęć dzisiaj, bo to może być ostatnia konferencja prasowa w takim gronie fajnym. Zawsze są, że reprezentacja Polski generuje niesamowite emocje, szczególnie jak gra Mazurek Dąbrowskiego i wiesz, jest ten hymn śpiewany przez cały stadion, to są potworne emocje i ja walczyłem sam z sobą, żeby gdzieś tam się nie uronić tej łzy, takich emocji. To boli najbardziej, że to mógł być ostatni jako piłkarz reprezentacji hymn narodowy, jaki się słyszało z płyty boiska. Wygrali młodzi zawodnicy, zaprezentowali się dobrze,
pokazali, że mają określony potencjał, a czasami u młodych zawodników to bywa różnie w meczach, gdy debiutują, różnie to wygląda. Wszyscy czujemy się wygranie, bo wygraliśmy 2-0, ale no tak, dla mnie to był debiut w miarę udany, udało się zaliczyć asystę i przede wszystkim cieszę zwycięstwo. Na pewno cieszę się, że zagrałem, że w miarę fajnie mi się to wszystko ułożyło, a czy zagram z Mołdawią, to zobaczymy, no trener podejmie decyzję, ale myślę, że no, dałem trochę do myślenia trenerowi, no, zobaczymy, czy skorzysta z moich usług. Prostopadłe piłki to są moim atutem, też ćwiczyłem to od dziecka, no i też lubiłem właśnie takie asysty dawać, no ale cóż, no, postaram się jeszcze z Mołdawią dać taką. Podobno też Robert Lewandowski poklepał, powiedział, że lubi takie podania, tak? No tak, w szatni siedziałem obok Roberta i pochwalił mnie za to podanie, powiedział, że takie właśnie lubi. Być albo nie być. Na pewno wiemy, o co gramy. Nie boję się, wręcz przeciwnie. Łatwiej będzie nam się grało w Mołdawii. I jedziemy po 3 punkty do Kiszyniowa. Mecz to mecz i sezon się jeszcze nie skończył. Proszę. Czy pan traktuje ten mecz także jako mecz o swoją pracę? Proszę mi zasadniczo. Wie pan co, ja będę trenerem jeszcze bardzo długo. No pan tak napisał, że jest to mecz o moją posadę, więc ja nie będę tego komentował. Po prostu to jest szok, co przeżywam tu, bo myśleliśmy, że będzie hardkorowo jak na Czarnogórze, nie? W Podgoricy było nas chyba 150. Tam naprawdę były sceny mrożące krew w żyłach. Tutaj Mołdawianie rewelacja. Bardzo podziwiam tych ludzi. Myślę, że oni są Europejczykami. Jeżeli nie strzela się kilku bramek, no to później niestety traci się tą bramkę, w konsekwencji remisuje się mecz. Myślę, że mecz rozstrzygnął się w tej pierwszej połowie, gdzie mieliśmy znakomite sytuacje. Drużyna naprawdę było widać dużą mobilizację, zagraliśmy dobry mecz w pierwszej połowie. No i potwierdziła się nasza bolączka, czyli nie najlepsza gra w defensywie. Muszę panu powiedzieć, nie są takie w gorącej wodzie kąpane jak pan. Jeżeli wygramy 4 mecze, to mamy 27 punktów. Natomiast w piłce i w sporcie to jest tak, że trzeba walczyć zawsze do końca. Na pewno jak przyszedłem jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, powiedziałem, że mundial w Brazylii to jest tylko wielka
niespodzianka, nie mamy jeszcze takiej drużyny. Natomiast jak to się mówi, z każdym wynikiem trzeba się przespać, trzeba spokojnie rzeczy przeanalizować i potem wyciągać wnioski. No załamanie jest, no bo wiadomo, że wszyscy liczyli jak zwykle na ten mecz ostatniej szansy i znowu daliśmy plamę. No, na pewno druga połowa trochę zamazuje ten obraz spotkania, bo w drugiej gorzej to wyglądało. Graliśmy już długie piłki, trochę chaosu się wkradło, zabrakło pomysłu, ale na pewno w głowach to siedzi to, że w tych 30 minutach nie skończyliśmy tego spotkania. A co czują kibice? Myślałem, że my to samo. No. Pierwszej połowie mieliśmy mocną sytuację, ale nie wykorzystaliśmy. Później nasz głupi błąd, straciliśmy bramkę. No i później jest męczarny. No i ta męczarnia spowodowała to, że już się nie udało nam strzelić i zremisowaliśmy ten mecz.